Początek roku jest zwykle czasem na podsumowanie i dokonanie rozliczenia z rokiem minionym. Rok 2013 był dla grupy stomatologicznej wydawnictwa Elamed niezwykle pracowity, ale też obfitujący w wiele nowości i sukcesów. Za chwilę dla nas niezwykle miłe, gorąco dziękujemy naszym czytelnikom, autorom, recenzentom i wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia naszych czasopism i angażowali się w projekty redakcji. W ramach podsumowania chcielibyśmy przeprowadzić Państwa przez najważniejsze dla nas momenty 2013 roku. Przenieśmy się więc do Poznania, który we wrześniu stał się stolicą polskiej stomatologii. Od 12 do 14 września Międzynarodowe Targi Poznańskie po raz kolejny gościły, 23 już, Środkowo-Europejską Wystawę Produktów Stomatologicznych połączoną z 19 Zjazdem Zespołów Stomatologicznych. Tegoroczne CD było imprezą, której nikt związany ze stomatologią nie mógł pominąć. Imponujące są tu nie tylko statystyki liczbowe, ale też szereg nowinek, które organizatorzy zaproponowali w celu unowocześnienia i uatrakcyjnienia targów. Od statystyk poczynając. 21 500 m2 zajmowanej powierzchni. 255 zarejestrowanych wystawców. 56 wykładów i warsztatów, w tym trzecie sympozjum nowoczesnej techniki dentystycznej, organizowane przez redakcję Nowoczesnego Technika Dentystycznego. To wszystko czekało na 13 769 zwiedzających. Zainteresowaniem, oprócz areny oraz licznych sesji naukowo-szkoleniowych, cieszyła się strefa testów, w której można było sprawdzić narzędzia i materiały przed ich zakupem, a nawigację po terenie wystawy wspomagała mobilna aplikacja na smartfony i tablety. Zeszłoroczne CD pozostanie w pamięci redakcji TPS Twojego Przeglądu Stomatologicznego także z innych powodów. Na organizowanej w Teatrze Wielkim gali CD 2013, jak co roku, zostały rozdane najbardziej prestiżowe nagrody Grand Prix CD. Komisja konkursowa przyznała nagrody w trzech oddzielnych kategoriach. Pierwsza – sprzęt stomatologiczny. Druga – materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia profilaktyczne. Oraz trzecia – wydawnictwa i edukacja. W ostatniej kategorii statuetka powędrowała do wydawnictwa Elamed za film instruktażowy Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym. Nagrodę w imieniu całego zespołu odebrała redaktor TPS Twojego Przeglądu Stomatologicznego Daria Dirks-Koźlik. Jesteśmy bardzo dumni z tej pozycji, ponieważ wyszła z ramienia naszej redakcji. Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym jest produktem unikatowym na polskim rynku, kompleksowo podchodzącym do tematu udzielania pierwszej pomocy pacjentowi stomatologicznemu i nie tylko. To multimedialne szkolenie wyjaśnia podstawowe i niezbędne zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Przejrzysty instruktaż prowadzony jest w warunkach gabinetu stomatologicznego ze szczegółowym omówieniem. Szkolenie prowadzą ratownicy medyczni z bogatym doświadczeniem w zakresie dydaktyki. Dziękujemy za wyróżnienie zarówno członkom komisji konkursowej, jak również wszystkim naszym czytelnikom. Dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty edukacyjne były na jak najwyższym poziomie i nigdy Państwa nie zawiodły. Podczas tegorocznych targów CD w Poznaniu odbyło się także trzecie sympozjum nowoczesnej techniki dentystycznej, które po raz kolejny zgromadziło liczną grupę techników dentystycznych, chcących wzbogacić swoją wiedzę. Podczas pięciu sesji wykłady wygłosili Sergiej Kuzienkow, Wiesław Kostrzewski, Jakub Osmola, Robert Ostry, Rick Jacobs. Uczestnicy konferencji mieli okazję zgłębić wiedzę na temat protez ruchomych i metod rozwiązywania problemów związanych z ich wykonawstwem oraz poznać zasady wykonywania protezy szkieletowej w przypadku zacementowanych elementów stałych z zasuwami i frezowanymi półkami. Nie zabrakło także tematów związanych z nowoczesnymi technologiami. Omówione zostały zasady projektowania prac na podstawie skanów wykonanych skanerem wewnątrzustnym, które poparto pokazem praktycznym. Dużym zainteresowaniem cieszył się także temat pracy z materiałem ThermoSense, który skutecznie usprawnia pracę technika podczas wykonywania protez całkowitych i częściowych. Już teraz zapraszamy gorąco do udziału w kolejnej edycji sympozjum w przyszłym roku.
Redakcja dużo uwagi poświęca również kształceniu personelu średniego, aby praca w gabinecie przebiegała komfortowo, a pacjent czuł się bezpiecznie. Obok kwartalnika Asysta Dentystyczna, który na bieżąco dostarcza asystentkom, higienistkom i recepcjonistkom stomatologicznym wiedzę praktyczną, 30 listopada ubiegłego roku we Wrocławiu odbyła się trzecia edycja konferencji Asysty Dentystycznej. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę uczestników, którzy oprócz możliwości wysłuchania prelekcji, mieli okazję zadać wykładowcom pytania odnośnie poruszanych tematów. Konferencję otwarł wykład poświęcony higienie jamy ustnej pacjentów w starszym wieku, gdzie konkretne przypadki kliniczne omówiła magister Ilona Rowińska-Bojanowska. Wśród tematów nie zabrakło wykładu poświęconego prawidłowej komunikacji z pacjentem oraz zespołem stomatologicznym. Złote zasady przedstawił magister Wojciech Krówczyński. Z kolei na problemy pacjentów związane z nadwrażliwością zębów, krwawieniem dziąseł i kwasową erozją szkliwa gotowe rozwiązania przygotował współpracujący z firmą GlaxoSmithKline dr Paweł Zaborowski. Bardzo cieszymy się, widząc, że nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem oraz odznaczają się bogatym wymiarem praktycznym, który każdy z uczestników może później wykorzystać w swojej codziennej pracy. Ta sama myśl przyświecała nam 7 grudnia w drodze do Uniejowa, gdzie z ramienia nowo powstałego czasopisma Ortodoncja w praktyce organizowana była w grudniu pierwsza konferencja ortodoncji w praktyce. Ortodoncja w praktyce to najmłodszy kwartalnik w portfolio redakcji. Jest czasopismem praktycznym, poruszającym zagadnienia przydatne w codziennej pracy. Opisuje trudne przypadki oraz przedstawia alternatywne drogi leczenia. Takie było też główne założenie organizowanej przez nas konferencji. Przygotowania trwały kilka miesięcy. Czas ten był okazją, by dowiedzieć się bezpośrednio od adresatów spotkania, praktykujących ortodontów, jakie zagadnienia powinny zostać na nim poruszone. Do współpracy zostali zaproszeni znani i szanowani specjaliści. Swoje prelekcje oparli na doświadczeniu własnym, prezentując bogatą dokumentację zdjęciową leczonych pacjentów. Dr Małgorzata Kuc-Michalska omówiła metody leczenia klasy trzeciej szkieletowej w różnych okresach rozwojowych. Dr Jerzy Bargieł – leczenie zgryzu otwartego metodą intruzji bocznych segmentów szczęki. W obu prezentacjach prelegenci przedstawili uczestnikom alternatywne metody leczenia pacjentów, którzy chcą uniknąć ingerencji chirurgicznej. Jako że często pojawiającymi się komplikacjami w trakcie leczenia ortodontycznego są problemy periodontologiczne, te najczęściej występujące omówił praktykujący periodontolog dr Jacek Żurek. Do zapomnianych metod leczenia powrócił natomiast dr Michał Tarnawski, przedstawiając historyczne podłoże dzisiaj wykorzystywanych technik, m.in. systemów Ortos czy Canon. Gościem specjalnym pierwszej edycji konferencji był profesor Hyo-Sang Park, który w drugim dniu przeprowadził mini kurs z zakresu przedprotetycznego leczenia ortodontycznego za pomocą mini implantów. Dla uczestników była to okazja, by przyjrzeć się jego technice leczenia oraz skonsultować trudniejsze przypadki z jednym z pionierów mikroimplantacji. Rok 2013 w odczuciu naszego zespołu redakcyjnego można określić mianem dobrze wykorzystanego. Nasz nieustający entuzjazm oraz dbałość o jakość naszych produktów sprawia, że oferta nieustannie się powiększa. Znajdą Państwo pod nią nasze czasopisma. TPS – Twój przegląd stomatologiczny, Nowoczesny technik dentystyczny, Asysta dentystyczna, Endodoncja w praktyce i Ortodoncja w praktyce, a także szeroki wybór publikacji książkowych oraz instruktażowych filmów multimedialnych, dbając o kompleksową edukację zespołu stomatologicznego na najwyższym poziomie. Thank you.